Siemaneczko, z tej strony Bandy i witam z kolejnym odcinku z gry World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam M103. Sorka, że w zasadzie nie było odcinku, ale wiecie o tym, że pracuję niestety. No tak było, nie zmyślam. Ty macie Instagrama, więc serdecznie od razu do niego zapraszam. Tam możecie dowiedzieć się po moich relacjach, które są praktycznie codziennie, jeżeli nie jestem zajęty za bardzo, ale praktycznie codziennie, co jest w moim życiu i o co chodzi. Więc serdecznie do niego zapraszam, żeście wpadali. Ale dzisiaj nie o Instagramie, tylko o M103. Jak mogliście zauważyć, ostatnio chwaliłem się oraz też zapytałem was, czy byście chcieli 100% na M103, bo ci, którzy zauważyli, wbijałem 3 mole na niej. Chciałem tam jakiś rekordzik, coś, żeby mi się udało w mniej niż 50 bitew na M103 wbić 3 mole, bo głównie mi zależało tak naprawdę na 100%, żeby wbić mniej niż 50 bitew. No ale niestety dwa podkręcia, które trafiły mnie, no i pogrzebały. Najgorsze było te, co mi przebiła Art za 1000, to jest podpałam. Chyba na urwisku, z tego co pamiętam. No i wtedy mnie zabolało. Tak by tutaj było troszeczkę lepiej, ale nie będziemy spekulować, bo jak można zauważyć, średnie są wysokie bitew na ilość bitew, więc w ogóle ja jestem zadowolony. Dzisiaj postaramy zagrać się około 2 bitwy, tak żeby było 60, taka okrągła liczba. Jeśli chodzi o sam czołg, żeby za dużo nie gadać, to mam oczywiście HP, dosyłacz i turbo czerwone, oczywiście, które jest teraz do zdobycia w przepustce, więc serdecznie zapraszam, żebyście sobie pograli i pozdobywali te czerwone moduły, bo naprawdę one dają ogromny bonus. Dyrektywa oczywiście dana, pociski, jak można zobaczyć, są tak sobie rozłożone, tak po mojemu. Dlaczego apeki dają na przykład 5, a czemu nie same hity, żeby było 30? Ponieważ nie lubię hitów na czołgach ciężkich, bo dużo czasami trzeba strzelać przez jakieś murki, przez jakieś ogrodzenia, które później hity pochłaniają te pociski. No i tak to wychodzi. Jeśli chodzi o załoga, to jest perfekcyjna, bo tutaj załoga była, jak dobrze wiecie, na koncepcie, na fejzie, ta załoga ma 3 lata ponad, ja nie wiem ile ma bitew, ale będzie miała na pewno ponad 1000, więc perki na załodze są dobre, misyjki jak widziałem są też super, może się uda te dwie bitwy zrobić, no i cel, po prostu utrzymać średnio, najlepiej żeby tutaj wbić 4-1, żeby było zrobione i wtedy będzie znakomicie. Mapy oczywiście będziecie mieli pokazane, jakie mam wykluczone, no i oczywiście duże zestawy. Przypominam o zostawieniu łapeczki dla mnie, nowe osoby zapraszam do subskrypcji, bo jak widziałem, dużo osób jeszcze mnie nie subskrybuje, a zapraszam serdecznie, pamiętajcie, udostępnijcie się odcinki, bo to jest bardzo ważne, wtedy może jak największe grono osób zobaczyć. Będzie mi bardzo miło, więc idziemy do bitewki, żeby nie zapeszać, no i już. Here we go! Dobra, i widzimy się w pierwszej bitewce. Sorka, że tam jeszcze zamuliłem pod koniec, ale musiałem sobie rezerwy puścić, bo jestem biedny bez klanu niestety, więc trzeba przeboleć. Jak na pierwszą bitwę Himmel bardzo dobrze i dyszki niestety z dziewiątkami, więc postaramy się zrobić jak najwięcej. Apeki, hity, zobaczymy jak to pójdzie. Jeśli chodzi o czołg, to bijemy standardowo, jak czołg ciężki, około 400, tutaj jest równe. Jeśli chodzi o przeładunek, bardzo fajne, bo 7-8 sekund możemy sobie tutaj zrobić. Poniżej 8 sekund to jest bardzo dobrze jak na taki czołg. Penetracja 340 na goldzie, 260 na zwykłym. Minus 8 opuszczania, to czasami boli. Jeśli chodzi o celny, 0,32. Czas skupiania mamy 2,15, 2 coś, więc jest spoko. To co najważniejsze, dużo życia, 2,100 mamy. Dobry pancerz, do momentu jak nie zobaczycie tego ogromnego garnka, niestety. No i wiarzmy też wchodzą pociski, więc trzeba przeboleć. Niestety waga, ten czołg troszeczkę waży, 57 kg. Dobra moc na tonę, jak można zauważyć. Jadę te około 40 na godzinę. Zobaczymy co tu jeszcze będzie, bo widzę, że nasz team się tak średnio rozjeżdża, ale dobra. Postaramy się zrobić jak najwięcej. Maksymalna prędkość, że tak mówiłem, około 40 moc na tonę jest bardzo dobra, bo 17. I sobie zobaczymy, mogą bardziej po lewej stronie stanąć. Może jeszcze. A odbiłem się! Co jest grane? Halo, policja! Odbiłem się od arty, halo! Ja nie wiem co tu się stało. Maskowania oczywiście ten czołg nie ma, więc nie ma na co liczyć. No i zasięg widzenia jest oczywiście 453. No, przebolejmy, oczywiście mogłoby być więcej, więc tyle z parametrów, ale widzę co tu się odwala, no. Boli mnie ta arta, że nie trafiłem. Niestety, ale ta 30 może się zaraz wychylić. Oby. Ale ta 30 chyba chce, nie? Nie? Ciężko to będzie, naprawdę ciężko. Kapa oczywiście mamy. Okej, okay, druga ta 30. Bardzo dobrze, bo dwie te 30 to będzie można sobie coś pobić. Oby pojechała sobie w lewo. Pierwszy damage będziemy mieli może wtedy. Tak, jedziesz. 422, jak mogliście zauważyć, celność jest nawet dobra, ale namiastowe mapy uznajmy. O, koleś umie boosty, ale taki dziwny boost, on mu się nie przyda za bardzo. A my w te 30 zaraz będziemy sobie tutaj dawali pestki.
Teraz pytanie, bo to będzie raczej wygrana. Pytanie jak jeszcze... O, bardziej idzie. Ładny strzał w bok tortoise oczywiście. Chciałem gąskę zdjąć temu tej T30, ale nie udało się. Uszkodzone działo oczywiście. No nie, on tu będzie patrzył, to nie, nie. Nie mam ochoty dostać za dużo. Niestety celność, kazała pazurka. No to 30 trzeba sobie unieszkodliwić, powiedzmy. Wow. Ajej, było blisko. Też było blisko. To jest oczywiście przesmyk i na pewno damy tortoise'owi. To jest 41, bardzo ładna pestka. Najgorsze jest to, że ja dalej nie mogę przejechać, bo pilnuje mnie ta T30. No i ten na pewno zbierze, jeśli podjedzie. Ładnie, 350. No celność akurat teraz dobrze pokazuje, ale no... Jak mogliście zauważyć, to nie jest ciągle takie hop-siup. Skupić do końca, ładnie, 400. 505, a boję się dalej. O kurde, w ogóle muszę jechać. No dobra, badger se poradzi. Tutaj z góry już biją tę 30. Koniec, tutaj. Okej, super konkurent zaraz będzie bity. Mogę nie zdążyć zrobić damage'a w ogóle. No jak Conqueror, on tu dostanie wielkie lania. Może zdążę oddać? Oby. Nie ma podpalenia niestety. 3100 i kranwagn, więc nie uda nam się zrobić po 4000, ale dobra bidewka jak na początek. Może zbyt długo homikowałem damage, a że HP to jest niestety mój błąd z mojej strony, więc przepraszam, ale no troszeczkę było homikowane, nie powiem, że nie. Mogłem się za bardzo skupić na samych parametrach czołgu, ale mniejsza. Najważniejsze jest pokazanie czołgu. Najważniejsze jest to, że nie spadnie mi marka, bo mam 100%, więc no... Jest jeden plus przynajmniej tego. A dlaczego on się odwrócił? To mnie ciekawe. Ciekawi. Ale Charfoot... Okej, okay, dobra. No to jest po. Księżyc jeden strzał oddam, chociaż za 400. Więc 3100 zrobiliśmy w pierwszej bitewce. No, może być. Na markę, jeśli chodzi na 3 marki, chyba około 300 trzeba robić, a około 4000 na 100%, z tego co pamiętam. Najwyżej będziecie mieli gdzieś tutaj parametry. Więc pierwsza bitwa bardzo szybciutka. Więc no szkoda, że na początku też mi nie wszedły te dwa strzały. Okej, okay, dostałem sobie nagrodę, to turbosprężarka chyba do sprzedania będzie, ale jest to obligacje najważniejsze. Teraz jestem biedny, ale to zobaczycie odcinek, dlaczego jestem taki biedny i nie mam obligacji. A my sobie ruszymy do drugiej bitewki. Muszę jeszcze uszkodzić aż... Wow! Niestety 15 pojazdów, więc najlepiej byłoby zrobić Fadina i jeszcze coś dodatkowego. Ale chyba nie wyjdzie, więc jedziemy sobie po prostu bitewkę, zobaczymy jak będzie. O, by jakieś... O, dobra mapa, siódemki, patrzcie co tu się dzieje. Drodzy Państwo, na tej mapie, na tamtej utrzymaliśmy, spadło pewnie z 20 średnich. Ale na tej mapie może nam się uda zrobić 5000? Nie wiem, zgaduję. Przy okazji zobaczycie jak ten czołg, jak go rzuci na niższe tiery, na tą topkę, jak się zachowuje. Fajnie naprawdę by było, gdyby te siódemki, trzy, na które patrzę teraz tak naprawdę. Może będziecie mieli coś przybliżonego, ale jak na nie patrzę, to ja bym chciał tylko spotkać. Ja mam darmowe 4000. No i fajnie byłoby spotkać Samuel jeszcze przy okazji. Skodziankę, no niekoniecznie, bo ona ma celne działo na blisko nawet. Znaczy celne, no jeśli ktoś ma czerwone mody, to jest celna niestety. 705. Szczerze, wiem jak to przebijać przy tej penetracji, więc nie boję się, więc zobaczymy, no. Najważniejsze jest tak naprawdę, my nie mamy żadnego czołgu 9 tieru, tak jak oni. Te 30-705 to są dobre czołgi, więc na nie trzeba uważać, a my na przykład Tortoise'a mamy, który pojechał w drugą stronę. Więc widzicie, jak możecie zauważyć, prędkość jest ciągle osiągana. Ta turbosprężarka czerwona oczywiście daje ogromny bonus. Zwykła też wam da dobry bonus, bo to jest tylko więcej mocy silnika. Nie wiem o ile procent, tam czerwone zawsze moduły są przestawione. Ja nie wiem po co tu jedzie Projetto. On tylko tutaj dostanie lanie tak naprawdę. No chyba, że będą mieli jakiś botów, co nie widzę, bo nie mam XFM-a. Więc wam dokładnie nie powiem. Nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. Projetto tam se gra. Wygrana bitwa możliwe? Raczej tak, no. O Jezu, Samuła tu pojechała. No dobra, przeżyjemy, nie?
Najgorsze jest to, że ja tutaj nie wiem, jak się ustawić totalnie, bo ten czok ma tylko minus 8 opuszczania, nie? To trzeba naprawdę grać bardzo specyficznie, bym powiedział. O kurde, stokowy on jest. Czy mi się tylko wydaje? Aha, nie trafiono w pancerz, okej. Okay. Rozumiem. Dobra, to ta gra w ogóle możemy przebijać ten... Tak jak mówiłem, apeki są tylko mi po to, żeby po prostu móc swobodnie sobie strzelać przez przeszkody. Co, że się plączę, ale już późna godzina, powinien spać, bo rankiem do roboty. Ładnie. Stokowy, ale... 460. Zaraz oczywiście, ja chyba już teraz bym podjeżdżał, bo znowu zrobię mniej, to trzeba podjechać. Oni nie będą raczej wiedzieli, jak mnie przebijać, więc... Aha. Ten pan wie. A, ten T-44 ma takie działo, okej. Okay. Nie wiedziałem, że on ma takie działo, dobra. Przyjaźnie go nie przebiłem, szkoda. Mam szybszy DPM, ale boję się najbardziej tej Samuły. Myślę, że to prawda, boję się tej samej najbardziej. O kurde, ale gościu. O, tam jeszcze jest sko... Nie, to mnie ta... A, ta 705. Kurde, 3800, ja tu się takiego crossa wjechałem. Ajajaj. Ale oni go nie zabili, ja... Kurde, byłem naprawdę święcie przekonany, że oni go zabiją. Ich jest trzech, a oni dalej go nie zabili. Ale zlamiłem. Kurde, szkoda. Nie pokazałem wam żadnej za bardzo super bitwy. 3800 to chyba jest dobry wynik. Najważniejsze, że zagrane bitwy, pokazałem wam pancerz przykładowo. A pancerza to super jakoś nie pokazałem, ale ta 30 na przykład się chyba dojechała do mnie. Zazwyczaj mnie trafiła wierzba. Więc tyle ode mnie. Zagramy sobie może o trzecią bitewkę? Czemu nie? Trzecią bitewkę możemy sobie zagrać. Szkoda, że zaleję na tych siedemkach. Dobra, przechodzimy do trzeciej bitewki. Ostatnie poszło szybkie, więc trzecia bitewka dla was specjalnie. Dobra, wracamy po tym, niestety, nie za pięknych fiordach. Szkoda, że tylko 3800. Zlamiłem pod koniec, tak jak mówiłem, obawiałem się najbardziej tej skody, która mi zrobiła chyba z 900 uszkodzeń, jak nie więcej. No ale mój błąd, się zapędziłem, u nich te 30 na przykład 5400 zrobiła, więc gratuluję naprawdę. No i cóż, no, zagramy sobie ostatnią bitewkę specjalnie dla was. Mam nadzieję, że teraz się nie uleje. Zróbmy to jak najlepiej, tą bitwę po prostu. Szkoda, że zmarnowałem szansę na tych siódemkach. Rzucił nam teraz nazwy specjalnie, dychy. No i niestety taką mapę, gdzie będzie znajdziecie albo kap, albo nas kapują, albo nas zamkną na healu, bo nie wiedziemy, mają dwie lodówki. Tragicznie to wygląda, jak na to patrzę. Mają krana VZT-277. Niby mamy podobne czołgi, mimo nawet lepsze. No ale to nie ode mnie wszystko zależy. Wszystko zależy od tych naszych czołgów ciężkich. Jak zagrają i jak pójdzie. I czy medy wjadą na heala, nie? No pszmy. A, nieźle. Dobra, nieważne. Proszę heal, chłopaki, dziewczęta. Nie wiem, czy zdążę wjechać. Maksymalna prędkość nie pokazuje, żebym mógł wjechać, ale postarajmy się, no. No. Niestety pomiędzy pociskami, jak się przełącza, to jest tragedia. Nie wiem, kto to wymyślił, ale ten czołg pomiędzy pociskami ma... ogromny reload, chyba z 5-6 sekund tyle co przeładowuje i hop mnie w ogóle, ja 127B nie mogę przebić, to jest coś dziwne. A, i Arta we mnie, nie? Kiedy są inne czołgi ciężkie obok mnie. Okej.
No, i lodówka na przykład za 1700, nie? Z one-tapowała sobie gościa. Okej. I gościu tu jeszcze ma taką pozycję, nie? Wow. Dalej 127B nie mogę przebić, nie? Gościu jest dla mnie niezniszczalny. Dobra, dynknął się w końcu. A, my tu nie mamy żadnego wsparcia w ogóle, tak teraz patrzę. Okej. Ładny strzał, tylko on nam szybciej może dać peskę, nie? Nie, czy ty wejdzie. Słabo, bo tutaj celność troszeczkę pazurka pokazuje. Oni sobie wjechali na heala, nie? Ta, bo na 102 STB-ek w ogóle nie żyje. Okej, tutaj mamy na healu. No to jest najgorsze, że oni sobie wjechali jak chcieli na heala, nie? A my tu jeszcze możemy skapować, to jest najgorsze. Okej, no to dawaj do heala, dawaj. Jedziemy. Mogę? Dobra, nie polosowało. Lodówki teraz się najbardziej boję, szczerze. Dostać od takiej lodówki za 1500, w moim wypadku za 1100, to i tak bolesne. Ale pestka życia. No teraz krany będzie problemem. Tylko oni kapują nasi, to jest ten problem właśnie. To jest problematyczne, niestety. Ładna pestka, tylko oni te skapują, no. Ja znowu nie zrobię tyle, ile bym chciał, nie wiem, to jest to. Ajaj, nie przebiłem jeszcze lodówki. Szkoda, no. Skapowali, co mam zrobić, jak nasi kapują na kopalniach. To mówiłem, wygrana będzie albo przez kapa, albo przez to, że ktoś zajmie heala, nie? Akurat im się nie udało dobrze zająć heala. Pikowali tak, jak pikowali. I niestety wyszło tak, jak wyszło. Chciałem sobie zrobić większe średnie niestety na tym. No i... No wyszło jak wyszło, czyli o 40 mi spadły. Mniejsza, najważniejsze jest to, że chciałem powiedzieć, utrzymane 100%. Kiedy masz 100% nie spadnie ci. Więc nawet byście zobaczyli, bo powinno spaść przy takich średnich dzisiaj. Znaczy około 4000, więc powiedzmy, że 3400 to duże średnie nawet. Więc mam nadzieję, że udało mi się pokazać czołg. Naprawdę fajna maszynka, jeśli chodzi o M103. Ma pełno wad i to nie jest czołg oczywiście dla każdego, więc sobie od razu musicie... sobie to wspominać, jeżeli będziecie grali przynajmniej tym czołgiem. Ciężki nie jest według mnie, przynajmniej do zmarkowania, jak możecie po 4000 średnich mam, więc no dzisiaj pechowe bitwy, no też moje narwanie w drugiej bitwie, więc niestety, moja wina, więc dziękuję wszystkim za oglądanie, łapeczka, subskrypcja, pamiętajcie, i fajny komentarz, jak możecie coś o czołgu, jak się nie podoba, to napiszcie, to nic się nie stanie. Więc tyle ode mnie, na razie, cześć, idę do następnych odcinków, nie zapomnijcie o łapeczce, pamiętajcie, komentarz na dole, tik, narwa!